poprzednio na starcie tak naprawdę nie czujemy bólu. Sztanga tak naprawdę waży, ale chyba psychicznie bardziej. Dźwiga się z automatu, nie czujemy tego. Możliwość oglądania polskich sportowców, którzy wygrywają złote, brązowe, srebrne medale na Igrzyskach Olimpijskich jest to duża przyjemność. Znaczy, ja z perspektywy czasu wiem, że podjąłem bardzo dobrą decyzję, odszedłem w najlepszym momencie, w którym mogłem odejść ze sportu po złotym medalu olimpijskim, po wielu sukcesach i powiem szczerze, że dużo lżej patrzy się na to, co się dzieje, ale zdaję sobie sprawę z tego, jak właśnie ten ogromny stres, który paraliżuje często nawet tych największych faworytów, paraliżuje przed tym najważniejszym startem, często w całym życiu sportowym. To jest taką jakby esencją, te wyniki wasze sportowe są taką esencją tego, co można w życiu osiągnąć, takim pokazaniem. Jest, aczkolwiek te numerki przekładają się na to, że Lotto i totalizator sportowy, który jest właścicielem marki Lotto, może być równorzędnym partnerem państwa w takim wspieraniu, finansowaniu polskiego sportu. Tak, że tylko przypomnę, w zeszłym roku przekazaliśmy prawie 600 milionów złotych zebranych w postaci dopłat. Wcale nie odczuwam jakiejś takiej traumy małej czy dużej z porażki. Po prostu kilkaset tysięcy złotych zebranych na szczytne cele to cieszy. To, że ktoś się ze mnie pośmiał, że może niedokładnie podał piłkę, albo że niezbyt szczupły jeden polityk starał się podskoczyć, ale jakoś tylko na palcach stanął. Przecież to jest urok tego, że wyszliśmy, poddaliśmy się presji, że korony nam z głowy nie spadły. A co najważniejsze, z mojej strony, to przecież kibice brawo bili. I najwięcej bili brawo, już pomijam swoich tych dziennikarzy, to naszemu temu, który niby skakał, a stawał na palcach. Po prostu to jest coś, co daje pewną taką nadzieję, że można się bawić, że można uprawiając sport i dążyć do pewnych celów, też służyć innym. Na pewno, żeby osiągać sukcesy w sporcie, trzeba ciężko pracować. Tak? Jak słyszałem o takiej regule 10 tysięcy godzin, czyli kiedy ktoś wytrenuje, przepracuje 10 tysięcy godzin, będzie mistrzem. Pamiętam, kiedy mój nauczyciel wychowania fizycznego w szkole średniej tłumaczył nam, słuchajcie, no, być najlepszym na podwórku, w dzielnicy, w mieście, to jeszcze nic. Być najlepszym w kraju, w Europie, na świecie, to jest dopiero coś. No, ale żeby taki wynik osiągnąć, to rzeczywiście trzeba bardzo ciężko i wytrwale pracować. To się na pewno przydaje w biznesie, ponieważ tu poza odrobiną szczęścia, ale szczęście też jest potrzebne w sporcie, poza odrobiną szczęścia jest potrzebna bardzo ciężka, systematyczna praca. No, droga nie była prosta, ale nikt nie mówi, że będzie łatwa. To raz, a dwa, ja od 2010 roku, 11, od 2011 jestem w KBE, właśnie Klub Polskorony 2012, miałem ten komfort, że mogłem jakby zatrudnić, tak? Swojego trenera, jeździć z nim na zgrupowanie. Oczywiście to wszystko było teoretycznie. Były pewne problemy, ale wszystko się jest wyprostowane. No ale już jest tak jest życie. No nie do końca chyba, bo walczycie o nowego prezesa w związku. Co mam? No, walczycie o nowego prezesa w związku. Czy walczymy? To nie będę walczył, to zależy od delegatów, tak? Ale pański głos generalnie, czy są potrzebne zmiany. Są potrzebne zmiany i te zmiany muszą w końcu zajść, ponieważ co roku mamy bardzo dużo sukcesów, a nie możemy w żaden sposób tego przekuć w medialność i popularność, gdzie moim zdaniem nie powinno tak być. A tego mówię, igrzyska co roku i wtedy telewizja przez 3 tygodnie transmituje wszystkie. Ze względu zdrowotnych nie mogło być co roku, byśmy nie wytrzymali po prostu tych przygotowań. A w sumie nas, Polaków, jest około 40 milionów. 200 osób pojechało reprezentować nasz kraj na Igrzyska Olimpijskie. Z tego zdobyliśmy aż 10 medali. Tytuł panelu jest od startu do mety. Mówiliśmy tutaj, tak jak Olaf Krynicki z firmy Samsung, że bardzo ważna jest praca z młodzieżą. Tak jak mówił prezes Piotr Kamiński o wytrwałości, o wsparciu firm. Tak jak mówił prezes Wojciech Papierak, bardzo ważny jest ten start.
później cały proces, żeby zawodnicy, dzieci i młodzież czuły, że są prowadzone. Troska o kadry, których mamy coraz mniej i o ich poziom wyszkolenia, a żeby nie być gołosłową i podeprzeć się przykładem, w hokeju na lodzie, na żadnej z wyższych uczelni nie jest prowadzona specjalizacja z hokeju na lodzie. To taka dygresja. Meta. Na mecie te 10 osób, które teraz po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie zdobyło 10 medali, na pewno ważne jest bardzo, żeby po mecie właśnie ten biznes, państwo, samorządy przejęło mecenas nad tymi ludźmi. I również, żeby związki dawały informacje i dbały o juniorów. Jeżeli będzie ten początek i ten koniec, czyli start i meta, i jeszcze troszeczkę za metą ludzie będą czuć, że się o nich dba, wtedy będziemy krajem bardzo dumnym, będziemy się cieszyć, nie będziemy narzekać, tylko będziemy osiągać sukcesy. Dlaczego też połączenie tego panelu sportowego i biznesu, również polityki? Bo bardzo ważne jest współdziałanie. Jeżeli zdajemy sobie sprawę, co chcemy osiągnąć w długoterminowym celu, jeżeli jesteśmy elastyczni w realizacji tego celu i wytrwali i mamy wiarę, to wiara pomaga nam góry przenosić i wtedy wszystko, co chcemy zrobić, o czym marzymy, spełnia się. Zapraszamy Beatę Mikołajczyk, naszą brązową medalistkę Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Wieniec laurowy już jest. No i teraz już weź. Teraz chcę powiedzieć, oprócz wieńca laurowego chciałam wręczyć kij hokejowy, bo osoby, które są mistrzami, czy to sportu, czy biznesu, ale mogą wiele zrobić dla innych ludzi. Moje całe serce jest sprzedane dla hokeja na lodzie. Trochę u nas w Prynicy słabo z tym hokejem. I chciałabym symbolicznie przez ten kij hokejowy prosić, żebyście wszyscy pamiętali o polskim hokeju z szczególnym uwzględnieniem Prynicy zdrowiu. Pamiętać będziemy nie tylko o hokeju na lodzie, ale w ogóle o polskim sporcie, bo polski sport cały czas potrzebuje wsparcia.
z naszych olimpijczyków zostanie w wyjątkowy sposób doceniony. Więcej na ten temat powie pan Piotr Kamiński, prezes zarządu Totalizatora Sportowego, a także członkowie zarządu Totalizatora Sportowego, pan Grzegorz Sołtysiński i Wojciech Szpil. Zapraszamy tutaj na środek. Jeszcze raz wymienię z imienia. Szanowni Państwo, Igrzyska Olimpijskie za nami, wspaniałe wrażenia, ale jest taka jedna dyscyplina Igrzysk, która spaja ideę olimpijską, tą antyczną, z ideą olimpijską nowożytną. To jest maraton. I w tym roku, tym najwytrwalszym, najszybszym olimpijczykiem z Europy, który tak naprawdę przybiegł na metę 9, ale wszyscy mu kibicowaliśmy i przysporzył nam bardzo dużo radości. Może nie był tak mocno zauważony przez media, dlatego my dzisiaj chcemy go szczególnie zauważyć i wręczyć mu taki specjalny złoty medal najlepszego Europejczyka w maratonie, najważniejszej dyscyplinie olimpijskiej. Prawdziwe złoto prosto z Mennicy. Thank you.
na tych obszarach takich po prostu obszarach neutralnych, tak? Gdzie jest Anna German jest słabiona, gdzie jest film, nie wiem czy pan wie, ale co roku na Sylwestra film Bania, polski film Bania, Sauna, jest puszczany w Rosji jak Polska Jad Race, czyli polski film. Yeah.